Witam wszystkich bardzo serdecznie, piękna zima za oknem i witam w nowym spin-offie, po którym zajdą pewne zmiany. Oczywiście pozdrawiam także wspierających. Otóż spin-off od teraz będzie dotyczył tylko i wyłącznie waszych komentarzy, zagadnień, będziemy tu omawiać wszystko co chcecie. Ogólnie to będzie film, który będzie łączył to co napiszecie w komentarzach pod omówieniami, jak i będzie odpowiadał na wasze pytania w komentarzach spod tego filmu. Zdecydowałem się na taki ruch, ponieważ spin-offy zrobiły się zbyt masywne na ilość treści, którą ja chcę w nich umieścić i wygodniej będzie, jeżeli całą tematykę przeniosę po prostu do osobnych filmów, co po prostu zwiększy ilość kontentu na kanale, a jednocześnie będę robił filmy, które skupią się tylko na tym, co wy chcecie i o co zapytacie, którym będziemy sobie odpowiadali, dyskutowali, rozważali i tak dalej. Także to chyba tyle z ogłoszeń parafialnych i zapraszam do dzisiejszego materiału. Pierwszy komentarz w skrócie mówi o tym, że głos wszechrzeczy jest pewną formą telepatii. Więc w zasadzie IMO podchodzi to pod haki obserwacji. Zatem telepatia występująca u Gorosei to także pewnego rodzaju haki, tylko na bardzo wysokim poziomie. Albo po prostu w takim kierunku swoje haki panowie z Gorosei rozwijali. Bo nie jest powiedziane, że haki nie może się rozwijać w różne strony. Wiemy, że haki dzięki walkom i treningom rozwija się liniowo, czyli staje się po każdej walce lepsze i tak dalej. Natomiast można wywnioskować, póki co, to wydaje się, że haki może się rozwijać nie tylko w sposób liniowy, że staje się coraz silniejszy stopniowo, ale na swój własny sposób. Przykładowo, Luffy w przeciwieństwie do Katakuriego widział przyszłość dzięki emocjom swojego przeciwnika. Albo Fujitora, który jest ślepy, widzi po prostu aury ludzi i jego przeciwników. Więc prawdopodobnie Gorosei wytrenowali u siebie telepatię. Tak przypuszczam. Drugi komentarz odnosi się do tego, że powiedziałem w jednym z omówień rozdziałów, że na Oharze grasował Akainu, a wy w komentarzach pisaliście, że to był Kuzan. Otóż obaj tam byli. Osoba, która zniszczyła statek odpływający z Ohary z uchodźcami, to był właśnie młody Akainu. Po prostu spalił ich żywcem. Trzeci komentarz odnosi się do rosnącego poziomu wody na świecie, oczywiście One Piece. I tutaj rodzi się pytanie, czy Raftel czasem nie zatonie. Nic nie wskazuje póki co na to, żeby to była latająca wyspa. Więc w takim razie Raftel też może zostać zatopione? Czyżby Joyboy te 800 lat temu czegoś takiego nie przewidział? Raczej wątpię, ponieważ poziom mórz, zgodnie ze słowami Vegapunka, zaczął rosnąć tuż po pustym wieku, kiedy użyto starożytnej broni, żeby zakończyć toczącą się wtedy wojnę. Więc przypuszczam, że Raftel może zatonąć i prawda o tym świecie razem z nim. Co w sumie też wyjaśnia kwestię tego, że Gorosei po prostu woleli ze wszystkim czekać, przeciągać i niezbyt się angażować, no bo jak Raftel utonie, no to byliby w zasadzie już chyba do końca świata bezpieczni. Czwarty komentarz odnosi się do arki Noe, którą Luffy uszkodził w trakcie fabuły na Wyspie Ryboludzi. I wychodzi na to, że po tych wszystkich latach wreszcie istnienie tego statku nabiera sensu. Bo gdyby zalało cały świat, to jedyni ocaleni ludzie byliby na Red Line. Więc osamotnieni ryboludzie jakby podzieli ewakuację z wyspy, która przykładowo ulegałaby zniszczeniu, to jedynym bezpiecznym przyczółkiem będzie Red Line. Piąty komentarz zauważa słuszność, że Vegapunk w nagraniu mógł mówić nie o wybrańcu z przydrostkiem D w nazwisku, tylko o potencjalnym zdrajcy. Ale czy w takim razie Czarnobrody nie wydaje się w takim przypadku zbyt oczywisty? No, ciekawy temat pod dalszą debatę. Jestem ciekaw, czy ktoś z was ma tutaj coś ciekawego do powiedzenia. Dajcie znać w komentarzach. W tym komentarzu poruszę po raz ostatni kwestię Bonnie, bo wszystkie obawy związane z jej mocą to były tylko spekulacje, że Oda faktycznie może przesadzić z tym, co ona potrafi. Gdyż w tym momencie, nawet jeśli używa mocy Nikki przez krótką chwilę, tak jak to miało miejsce w ostatnim rozdziale, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ową moc wytrenowała i stała się naprawdę przepotężną postacią. Także miejmy nadzieję, że Oda jakoś to ograniczy, ale zachowa przy tym jednocześnie zdrowy balans między jej power-upem a tym, co realnie potrafi lub będzie potrafić.
I w ostatnim komentarzu na dzisiaj widz pisze o Oboni, ale skupmy się na drugiej części tego komentarza, sugerująca, że MF, czyli ten żelazny gigant oraz Zunisza, to byli członkowie załogi Rogera. No i tak pewnie było. W końcu obaj wyrażają jakąś skruchę z przeszłości, że niby zawiedli Joy Boya. Także no coraz bardziej sprawdzają się spekulacje fandomu odnośnie tego, że była załoga Rogera, boże Rogera Joy Boya, go zawiodła prawdopodobnie w trakcie ostatecznej próby całego jego sojuszu czy coś takiego. I dawny Joy Boy pewnie się poświęcił, ratując innych, i teraz jego dawna załoga, ci, którzy przetrwali oczywiście, ma do siebie żal, że go zawiedli i chcą to naprawić lub odkupić swoje winy, jak Zunisza, która nałożyła na siebie karę wiecznej wędrówki w ramach pokuty. No jednak na barkach nieśli istnienie całej cywilizacji, więc się nie dziwię, że się strasznie obwiniają. I być może tutaj jest cały clue tego wątku, ponieważ załoga Luffy'ego to przyjaciele i rodzina, a w załodze Joy Boya właśnie tego mogło zabraknąć. I dlatego Oda często się odwołuje do wątku załogi Roxa, że tam sobie nie ufali, że to była sztuczna załoga, prawdopodobnie powstała w wyniku Davy Backfight i brak pełnego zaufania ostatecznie przeważył o tym, że Joy Boy, jego sojusz, jego załoga ostatecznie przegrali wielką wojnę. A obecnie Luffy naprawia ten błąd, bo jednak jego załoga jest bardzo zgrana. Także to chyba tyle na dzisiaj. Ja byłem Kapelusznik, wkrótce więcej filmów, których poruszę już konkretne tematyki, które miały być w tym spin-offie, ale będą osobnymi filmami, bo ilość po prostu rzeczy, które chcę poruszyć, jest zbyt duża. Także to tyle ode mnie, na razie. Pytajcie o rzeczy, które chcecie, żebym poruszył. Piszcie rzeczy także do rozważania, do teorii, do wszystkiego. Śmiało komunikujcie, co chcecie, żebym omówił lub o czymś porozmawiał. Także tyle i na razie.